Znaki wskazujące na przyjście Pana. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, werset 16-17. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi najpierw z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem, z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana, tak zawsze będziemy z Panem. Czy świat zmierza ku katastrofie, ku końcu? Ziemia zniszczona, zatrute wody, choroby cywilizacyjne dziesiątkujące ludzkość, siły niszczycielskie w postaci bomb, broni biologicznej, mutacje, klonowanie istot żywych, rozwój nauki i umiejętności, brak miłości Boga i bliźniego, handel ludźmi, przestępowanie prawa Bożego, błędne teorie, ewolucjonizm, filozofia nicości, pojawienie się fałszywych mesjaszy, zarzewie niepokojów i wojen, głoszenie pokoju, głód, mur, kataklizmy natury, głoszenie Ewangelii po całej ziemi. Podnieście święci swe głowy, Bóg przychodzi, w pełni majestatu i chwały po swój lud. To nie katastrofa zakończy istnienie doczesnego świata, ale powtórne przyjście Pana, aby lud swój zbawić. Czy jesteś gotowy, siostro i bracie? Jaki użytek zrobiłeś z Pisma Świętego? Jak przeżyłeś swoje doczesne życie? Jak sprawowałeś pieczę nad ziemią i wszystkim, co ją wypełnia? Kto lub co jest na piedestale w hierarchii twoich wartości? Czy rozsiewałeś ziarno miłości wokół siebie? Czy miałeś odwagę wyznać przed Boga przed ludźmi? Czy trwałeś na co dzień w modlitwie z swym Bogiem? Bóg przyjdzie, gdy zło dojdzie do zenitu, do punktu szczytu. Jeżeli jednak u ciebie Bóg jest na pierwszym miejscu, czekaj na drugie przyjście Pana z radością i nadzieją, gdyż Bóg niesie sobą koronę chwały i nagrodę życia wiecznego. Zanudź Bogu wraz z chórem niebiańskim pieśń chwały. Alleluja, alleluja, chwała Bogu na wieki. Godzin jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć, moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Amen. Dziękuję.